Grazie a te ottimo giorni. Pani Rafale, proszę się odsunąć od drzwi na 2 metry. Na 2 metry. Następny pacjent. Pan Smyra, proszę. Proszę. Pan sobie zostawi tu plecaczek, tutaj w tym miejscu. Tu bardzo proszę. O, panie Rafale, tutaj już może pan od razu iść do przebierani. Pan ściągnie sobie kurteczkę. Ja pomogę panu, proszę ściągnąć, proszę się nie martwić, wszystko będzie dobrze. Proszę ściągać, kontynuować ściąganie ubrań. Buty bardzo ładnie, proszę zdjąć bluzę, również nie będzie potrzebna. Dziękuję, dziękuję, tak. Bardzo proszę, bardzo proszę dalej się nie wstydzić. Bardzo proszę. Niech mnie się nie wstydzi. Bardzo ładnie. Dobrze, jeszcze, jeśli pan mógł łaskawie, ja panu pomogę. Bardzo proszę, tyłem, przodem. Nie, o nie, o, o. No tak. No to ja. No, niech będzie, nie przejmuje. Panie Rafale, spokojnie, spokojnie. Nie wiem, panie, wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Momencik, panie Rafałku. Jeszcze tu pan weźmie ze sobą rzeczy, to jest dla pana na później. Jeżeli pan chce trochę tu, proszę sobie zwrócić okiem. Tak, zapraszam panie Rafale za mną. Panie Rafale, mam potekę, sekundkę. Mam potekę. No, panie Rafale, bardzo proszę. Panie Rafale, niech pan się nie boi, niech pan się nie boi. Proszę tutaj. Będzie dobrze, panie Rafale. Bardzo dobrze. No co? A zdjęcia tu gdzieś? Normalnie. Normalnie, panie Rafale, normalnie. No co? No, kurwa. Ja jebie. Co to kurwa za kawę? Pytajcie, co to jest? Co to kurwa jest? Krew? No? Może pan sobie dokument wziąć do domu, nawet do tyłu. Nie wiem, co?